dzisiejszym filmie spędzimy noc, otóż to w tym namiocie. Razem ze mną będzie dzisiaj Jagił i Wojtini. Uwierzcie mi, że na filmie będzie się naprawdę bardzo dużo działo, dlatego zostawcie już teraz łapkę w górę i zasubskrybujcie kanał, żeby być na bieżąco. To będzie moja pierwsza noc w życiu w namiocie chyba. Ja też. Tak? No. Dobra, chodź, idziemy ogarnąć rzeczy. Przede wszystkim potrzebujemy tutaj przynieść przedłużacz, ponieważ musimy do czegoś podpiąć ładowarki do telefonu, podpiąć lampy. Dobra, tu trzeba rozłożyć tą matę w środku, bo będzie rosa. Dobra, ale... Będzie ciągnąć. Przygoda, przygoda, każdej chwili szkoda. Ej kurde, jaram się fest. Jaram się fest, bo ja nigdy nie miałem nocy w namiocie, nigdy. Ten pies tam zwariował, on już nie wie co się robi. Dobra, mamy materac. Najgorsze jest to, że kazali mi sprawdzić jakiś kurek. Jest kurek tam? Jest kurek, no. No to cud, bo byśmy musieli się wracać. Idziemy teraz po całe oświetlenie tutaj. Będziemy mieli dwie lampki Yangnuo i softboxa jednego. Dobra, więc mamy już przygotowany namiot, jak widzicie się mega szybko ciemno zrobiło. Mamy tutaj jednego softboxa, który nas oświetla, więc bardzo fajnie. I tu w środku mamy dwie moje lampki, które już włożyliśmy. Mamy jeden materac, tutaj mamy dwa materace, które już są uszykowane. Tutaj trzeba jeszcze jeden nadmuchać, potrzebujemy pompki, ale też potrzebujemy drewna na to, żeby rozpalić ognisko i żeby w ogóle grilla zrobić, więc lecimy po drewno. Ja jestem ogarnięty, przyniosłem tutaj pompkę do materacu. W tym miejscu jest oczywiście pompeczka. Będziemy zaraz to pompować, a w tym czasie Jagieł tutaj cuduje z ogniskiem. Idzie, idzie. Jest moc! Proszę Państwa, rozpaliliśmy już ogień. W końcu się złapało. Już to wygląda pięknie. Będziemy się tutaj grzać. Tutaj jest strefa gastronomiczna, gdzie będziemy robić za chwilę grilla. A nie, nie, nie tak za chwilę, bo dopiero za półtora godziny. No to jest to! Jest godzina 21:09 i aktualnie jeszcze nie jest nam aż tak zimno, ale czujemy, że zaczyna się robić zimno. Ile jest stopni? No nie wiem, ma ile jest, sprawdź. Jest aktualnie 14 stopni. No i chyba trzeba zamknąć to, bo nam komary tam nalecą. Chyba damy radę przetrwać tą noc, nie? Jeżeli spękamy i w nocy wrócimy tu, no to uważam to za porażkę, nie? Ale ja nie spękam, nie ma szans. Myśleliśmy nad tym, że zrobimy losowanie o tym, kto będzie gdzie spał i tak dalej, ale doszliśmy do wniosku, że nie ma sensu robić tego losowania, ponieważ pies zawsze ze mną śpi w łóżku, więc on sobie nie wyobraża, żeby nie spać ze mną. No też nie będę chłopaków, że tak powiem, obarczał tą odpowiedzialnością, żeby spać z psem, więc po prostu tutaj są, jest, chodź pokażę. Tutaj w tym miejscu jeszcze jest niezagospodarowany teren. Tak, jest jedno dla Wojtka, drugie dla Mateusza. Z drugiej strony jest taki większy materac, na którym ja po prostu z psem się wyśpię. Więc... Ale tu się będzie dobrze spało, stary. W ogóle nie czuję, że jestem na dworze. Poczuję, że o trzeciej w nocy, jak będzie zimno. Widzowie, jak chcecie więcej odcinków z nocy w namiocie, to koniecznie zostawcie łapkę w górę i zasubskrybujcie kanał. Takich filmów postaram się robić dla was więcej, ponieważ jak mamy taki namiot i takie, że jak powiem, możliwości, żeby cokolwiek porobić, to... Przepraszam. Teraz będziemy rozpalać grilla, ponieważ zbliżamy się do godziny. Uwaga, jakie jagieł? 22. Już jest. Już jest 22, Zbiło. Czyli za chwilę powinien tutaj być Wojtek, a my już rozpalamy tutaj grilla, żeby mieć co zjeść. Jesteś głodny już? Tak, jestem głodny. To już jest moja pora. No, niech się dzieje, zaraz sobie zjemy fajne jedzonko. Jeszcze bagietki trzeba wziąć w widelce. No i będzie grubo. Potem. O, i tu pączki. Tak, tak jestem właśnie ten. Ja lubię to. A tutaj patrzcie, jest napisane You want a snack? Witajcie moi drodzy tutaj. No i zamknij się ty. Witam w mojej kuchni. Tutaj przyrządzamy sobie kiełbaski. O, takie mam szczypce. Eleganckie, tutaj Mateusz mi przeszkadza. Ogólnie no to robimy grilla, tutaj jest, ognisko się pali, jest ciepło, jest fajnie, jest przyjemnie. Musimy zadbać o tutaj, prawda, o pokarm boży. Bardzo dobry napój Filipie zrobiłeś, tak. Taka lemoniada gruszkowa. Z Coca-Colą. Gruszkowy. Nie no, to jest taki kompot. Ty jest, nagrywaj. No ja mówię historię. Ja mówię ci. Ty już nie pojadłeś? Będziesz to jadł? Bo ty w ogóle jak kura jesz. Ale smara powiedział. O Jezus, prawie się udusiłem. O, własnym gilem. Ale mi się jest pąknić strzela, nie? To musisz na kolana podgiąć i strzelić z tej siły. Ale jak filmu nie było? Ale jak filmu nie było? Nie jest, ty gorzej strasz. Dobra, Wojtek będzie podnymiał teraz. Może daj. O, jasny gwint, motyla noga. Ty, tu straż wezmą. O kurde, ale przybyli. Ja jechaj, czuję. Nie wiecie czemu. Korek wysrało. Korek wysrało. Który takim strumieniem malutkim leciał, a on cały...
Ale jest git, jest ustabilizowane, więc jest dobrze. Chcieliśmy poddymić? Poddymiliśmy. Wracamy za chwilę, piszemy challenge na kole fortuny, wyciągamy koło fortuny i robimy losowanie, kto wpada do basenu. I będzie Mateusz do basenu wchodził. Nagrywasz to? Tak. Jezu, ja szukałem kamery. Ja piskam. Marzysz, ja mówię, to jest pernament, a on mówi, nie gadaj, patrzy. Pernamentny. Ale to nie moja wina. No ty go zabrałeś. Ale to było przy gąbce. Nie było przy gąbce, bo gąbka leżała. Zostań na chwilę. Ale nie było tam drugiego. Masz to? Cześć. To okno tam. To jest okno mojego dziadka. Ale wiesz, trzaderu. Wchodzi, podziwiaj się. I nas sucho. Widzowie, jest 45 minut po północy, a my zaczynamy w tym momencie grę z kołem fortuny. Mamy różne tutaj challenge. Musimy być cicho, bo już ludzie dookoła śpią. Przede wszystkim mój dziadek śpi. Okay. Tam ludzie w domu śpią. Musimy zrobić. Uwaga, mamy tak. Depilacja woskiem. To, co ostatnio ja robiłem teraz. Mam nadzieję, że nie... Wtedy się nikt nie obudzi. Tak. Do końca filmu możemy mówić tylko na literę P. Mam nadzieję, że tego też nie dostanę. Nie beknij. Polega to na to, że musimy wypić Coca-Colę w jakimś tam czasie, po prostu, wiecie, z gwinta i nie beknąć. Kto beknie, przegrywa. Znaczy, jak Coca-Coli ogólnie. Ile się tak, ta Coca-Coli damy radę bez beknięcia? Tak. Skok nad ogniskiem. No musimy ten, ale oczywiście dolewamy parafiny pod to. Dolewamy parafiny normalnie i ktoś musi tam przebiec. I skok nad ogniskiem. Albo kogoś polewamy parafiną i musi skok nad ogniskiem. Dobry pomysł. Git. Mam nadzieję, że Mateusz to wylosuje. Lecimy. Ale to było głośne. No. Jak się to niosło, to musi być naprawdę mega cicho. Tam, tutaj, uwaga, tu uznaliśmy, jako że nie jesteśmy przygotowani na to, żeby cali wchodzić do basenu, po prostu można wejść nogami tylko. Wchodzimy, zanurzamy, tak, to będzie połuda jakoś, nie? 15 minut w majtkach, to jest bardzo fajny challenge, ponieważ tutaj się trzeba rozebrać do samych majtek. No w samych bokserkach i po prostu stajemy w miejscu tam, żeby nas... Nie, właśnie, żeby ognisko nie grzało. Tam, gdzie będzie zimno i musimy 15 minut wytrzymać. Jest, już zimno jest. Ustalmy to teraz, nie? Jakby ktoś to wylosował, to stoi tam w okolicach huśtawki basenu. Tam, na drugiej stronie. Damy mu tam siedzenie, włączymy stoper i od tamtego momentu siedzi i... Tu jest kolejne, w samych gaciach. Dookoła domu w gaciach trzeba przebiec. Czyli normalnie do gaci się rozbieramy i lecimy. Co tu jest? A, karczek boży tu jest. Jak to tam? Tam się grzeje, karczek boży. To kto tak brzydko napisał? Co tu jest napisane? Zamknij mordę. Zamknij mordę? Nie, no że nie. Po prostu nie może się odezwać przez 10 minut. Właśnie, przez 10 minut się nie może odezwać? Tak. Kolejne. Śledzik ostry. Ostry śledź. No to jest... jesteśmy na... Śledź meksykański, jeśli nie był jedzony. No jeszcze nie był jedzony śledź. Przewieź kogoś w tarce. Przewieź kogoś w tarce. Ja na to wpadłem, bo zobaczyłem tą taczkę i mówię, ty, jakbyśmy kogoś tam przewieźli? A film mówi, dobra, dookoła domu będziemy kogoś wyjść w tarce. Dobra, i każdy ma do zakręcenia dwa razy. Pierwszy challenge, który zostanie wykonany z mojej strony. Dobrze. No i taki mordem, lamusie. Nie mów tak brzydko. A, czas. Nastaw sobie, no. 19. 10 minut. Dobra, no i nam zapikanie. Dobra, to teraz ja losuję, uwaga. Ale... Nie. Beknij. No to już łapa. Czyli kolka. Jest jakie macie lajtowe. Nie, okropne. Majdo. 5 sekund pić musisz. I tak mało, 10. Ale masz łapać! Ale co? Sekund mam pić? Jak 5 sekund? Co ty? No nie, to dłużej. 5 sekund to jest chopie, ja mam jak sushi to więcej wypiję. Ej, dobra, może zrobimy kreskę, ile wypiję. No właśnie, jest, a tak, ile wypiję. Tak, musi być krew, permanentny jest marker. Moment, ludzie, kochani. Ale nie, dobra, jak wypiję na przykład przez 20 sekund, to coś dostanę? Pomyślimy, co? Git? Pomyślimy, będziemy myśleć. Dostajesz w gratisie. Ale ty doj, bo jak dziecko, jak niemowlę. Kurde, mol. Dobra, zaraz do 5 sekund dopiero, 5 sekund za tobą, stary, to jest dopiero 5 sekund. No co ty jeszcze? Aż mnie piecze. Nie miałeś beknąć. Nie miał beknąć, jak ten karczek. Aż mnie tutaj gryzło od tego gazu. No i teraz jest kara. I teraz ci kręcisz kolejny raz. Nie, to jeszcze raz. A po jakim czasie mogę beknąć na przykład? No, po minucie? Tak. Dobra. Okej. 8 sekund. 7, 6. Gotowe. Czuję, jak ty to wyjść. Komedio, dramat. Ale czasami jest tak, że gaz sam z siebie wychodzi. Aż się muszę dowstrzymywać na przykład. Daj, mi się ciężko mówi. Nie duś tego z siebie. Nie. Szczerze, jakbym nie wiadomo, ile zeżar tak się. Aż mi tak bulgota. Patrz, posłuchaj. Zrzykać.
O, już się kręci. Basen. Co dwie? O. No i co, no to 10 minut mu nastaw kolejny. I co, ja mam sam prowadzić? Okej, ja kręcę teraz. Ty kręcisz teraz? No kręć, Filipie. Do końca filmu mówisz na literę P. Co ty robisz? To twoje zdjęcie. Silegi. Czemu tacy jesteście obrzydliwi? A ile jeszcze to skoro mam żne zadanie, to może koniec mojego. A, no w sumie możemy, no może git. Okej, okay, no to super, w końcu się karema, godę. Karema, moi drodzy. Dobra. Widzicie, odezwał się. Dobra, w końcu się mu... Kara, bo miał tylko mówić na literę P. Dobra, śpi ale na polu. Nie, no pro... Śpi na polu. Proszę panowie, polu. Proszę panowie, pozwólcie. Proszę panowie, pozwólcie, nie. Ja proszę, jeden challenge. Proszę, tak. Nie. Tak, to dodatkowy challenge. Przypadek, to... przypadek. Powiedzieć, pan prosi? Mi uznaliście, ale od teraz, jak ktoś nie zrobi albo coś źle zrobi, to kręci jeszcze raz i ma jeszcze jedno zadanie. Proszę pierwszą pomyłkę pominąć. Dobra, to teraz ja kręcę. Uwaga. Ale nie, to jest zarobisty challenge. Tylko nie patrzę, proszę. Ostry śledź. Czemu ja muszę mieć z jedzeniem? Tu kola, tu śledź, przecież ja będę... Proste. Panie, proszę. Panie, proszę. Pojemnik? Pojemnik. Potworzyć? Potworzyć. Wyciągnąć? Pośledzić. Plodówka? Plodówka. Plodówka, wyciągnąć, ple... śledzia. Pośledzić. Pidę, po... śledzić. Proszę. Panie. Posikać chcę. Do boju. Ostry śledzik. O fuj, no dobra, nie kapnij tu. O fuj. Ale ostry. No. Nie robię, jest taki kwaśny albo... Ale ostry. Skąd wy macie takiego ostrego? Dobra, jeszcze jeden sobie zakręcę. W takim razie mamy po trzy. Kto, ty zrobiłeś ile? Za trzy. Ty zrobiłeś ile? Jeden. Kręcisz karnego przecież. Dobra, kręcę karnego. Basen, wiedziałem. Basen. Trzeba poddymić, chłopcze. Na pewno nie basen. Nie, tylko żeby nie był basen. Wolę jest. Depilację. Nie, nie będzie. Do końca. A, no, mówię na... Październik. Ale jak się pomylisz, to wiesz. To jeszcze raz kręcisz. Tak jak ja. A ma trochę ubowie słownictwo. Ale za to ja mam proszę 15 przestać. Minut majtka. To jest zajebiste. Bo tak chociaż stać. No i słyszę. No, no może tak może być. Tak akceptujemy. Popryskać. Nie, nie. Ty kurwa. Debil. No, to takie coś powinno być w ogóle. To było mieć karane. To prawda. Od razu z bomby. W twoim słowniku chyba. Od nowa, losowanie za karę. Robić do basenu chłopie wskakiwał, bo stało w majtach. Oby był karczuś. Nie może być to samo. O lista, jak ci chopię zagrzmocę, to się nie pozbierasz. On już grozi, że się odbija. Nie. Możesz to jeszcze raz zakręcić? Zakręć sobie. Ja cię pozwolę, bo się Filip się zgodzi. No też się zgadzam, no. Tak? Możesz zakręcić jeszcze raz. No dobra. A możesz wybrać też, jak cię chopię chlasnym. Nie no, ale to zakręć. Być, to musi być 360 stopni, koleżko. Nie, to nie, to jest 260. No i basen, no i dobrze. I nie, sobie nie, kręcił, to się liczy. Jeszcze raz. Do basenu. Z mą Zygmunta moczysz. Dobra, nie ma problemu, patrzcie. Czy to był pierwszy, a teraz patrz. O kurde. Co ty robisz? Wozyk mu na oczy. Dziewięć, 10 minut ci zostało. Serio? 10 minut dopiero minęło. A mi jest zimno, już jest spoko. Dobra, 40 sekund do końca, Jagieł. Możesz się powoli nastawiać na to, że kończysz challenge. Polska i Euro. Zanurzasz się. 3, 4, szybko, pod film. 3, 4, Głupi pomysł? No. A, mi się schowały jajca do środka. Jest mega zimna. Jest zimna. Nie, 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 nie,
On się bierze, on wychodzi. A już nie wróci tu. Trzymaj się. Dziewiąta 12. O jest, knur się odezwał. Wyjdź. Chodź. Noc uznaję za udaną, ja się w sumie nie wyspałem, w sumie to bym poszedł spać. A najgorsze jest to, że mi powietrze zlazło z materaca. Ale ogólnie git w sumie, ja bym chętnie powtórzył jakąś noc taką, było spoko. Wszystko fajnie, gdyby nie te stworzenia, co tam biegają. Ale to już noc, spodziewaliśmy się, że będzie strasznie zimno. Ja się przygotowałem, mam podwójny zestaw skarpetek, ale nie było zimno, nie było zimno. Fajna noc, ja bym ją powtórzył w ogóle. W sensie, może niekoniecznie już tutaj, ale zrobiłbym jakoś, zaplanował jakąś noc taką, że w jakimś fajniejszym miejscu. W lesie na przykład. Myślę, że byłoby ciekawe. Na pewno nie w tym sezonie chyba, bo już za zimno będzie na to. Ale dobra, no co? Noc udana. Dziękuję wam bardzo za oglądanie, widzimy się na kolejnym materiale. Jeżeli chcecie więcej odcinków z nocy w jakimś namiocie, czy w jakichś innych rzeczach, no to dawajcie znać w komentarzach. Zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał. Pozdro i lub.